witam Was w kolejnym vlogu. Mamy środę, 2 październik i dzisiaj dzieciaki kończą pół roku. Ja nie wiem, kiedy to zleciało, po prostu... Znaczy, ja Wam też opowiadałam w którymś vlogu, że te pierwsze 3 miesiące były takie, no, dla mnie bardzo ciężkie. No, nauka obsługi dzieci, wiecie, poznać się, też wyłapać jakieś problemy, które są, wiecie, brzuszkowe i tak dalej. No, to nie jest łatwa kwestia, a tutaj jeszcze trzeba to zrobić podwójnie. Więc fakt faktem, tych pierwszych 3 miesięcy nie wspominam jakoś bardzo super, ale po nich już zaczęło się naprawdę ekstra, bo wiecie, pojawiła się ta interakcja, uśmiechy odwzajemnione, jakieś gaworzenie, także no faktycznie czym dalej w las, że tak powiem, tym fajniej. No i teraz mają 6 miesięcy, no to takie ziomeczki. Już się poznaliśmy na tyle, że jakby wiemy, które czego może oczekiwać, jakie jest. No bo są zupełnie inni, więc trzeba to wszystko było z czasem wyczaić. Ale ogólnie nie mogę narzekać, jeżeli jeszcze chodzi o skoki rozwojowe, to jest jedyny problem u nas, ponieważ u Michaliny w ogóle one nie są widoczne. Jakby to się dzieje, wiecie, te wszystkie umiejętności są nabywane tak, że my nie wiemy kiedy i nagle, wiecie, coś nowego, na przykład pełzanie do tyłu. W pewnym momencie, zresztą to też jest na vlogu chyba poprzednim, czy jeszcze wcześniejszym, bo to tak się stało gdzieś z 2 tygodnie temu, myślę. I nagle ona jest ze mną na macie, na środku, ja się patrzę, a ona już prawie na panelach. No i z każdym jakby kolejnym razem przemieszczała się coraz szybciej, a teraz to już wczoraj w ogóle wylądowała pod fotelem tym do karmienia, także wesolutko się zaczyna robić. I ja Wam też mówiłam, że Michał leży sztywniutko. On jakoś tak za bardzo nie chciał się przewracać na brzuszek, ale jak już ruszył, to z kopyta, bo faktycznie zauważyliśmy jego skok gdzieś piątek, sobota i jego skoki objawiały się problemami z jedzeniem. Już tak mamy prawie pewność, że to jest to, ponieważ zaraz w niedzielę nabył nową umiejętność i on zaczął przemieszczać się do przodu, czyli podnosi pupę do góry, no i nogami, wiecie, tak rusza, że przesuwa się do przodu, więc on już idzie bardziej w stronę raczkowania, gdzie oni jeszcze nie mieli skończonych 6 miesięcy, no bo dzisiaj kończą, a Michał w niedzielę, czyli 4 dni temu, ten krok do przodu już zrobił. Dla mnie to jest w ogóle jakiś kosmos, że tak szybko się rozwijają, aż zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest za szybko. Jak wcześniej patrzył na Michalinę i widział, że ona się przemieszcza i się tak denerwował, że on nie może, bo to było widać i on tak... No wiecie. No to teraz Miśka, jak widzi jego poruszającego się do przodu, a nie do tyłu, to też się denerwuje, bo ona by chciała do przodu i kombinuje na wszystkie strony, ale dalej jednak przesuwanie do tyłu. Także wesoły etap, no ale tak w sumie długi wstęp z tego wyszedł. Stwierdziłam w zasadzie, że coś tutaj może więcej powiem, no bo to taki pół roku. Kiedyś może jak już będą bardziej świadomi, to ja im to włączę i sobie posłuchają, chociaż regularnie uzupełniam im album. Mam nadzieję, że do roku, chociaż będę w tym systematyczna, bo później wiadomo jak to będzie wyglądać. Ale te wszystkie miesiące, właśnie teraz pierwsze 12, chciałabym, żeby były opisane i zdjęcia powklejane. Zresztą w poprzednim vlogu to robiłam i wszystko wypisywałam, jakie nowe umiejętności, jak spędzają czas. To jest super, bo tak jak mówię, kiedyś jak będą świadomi, to sobie do tego wrócą i będą wiedzieli, kiedy, na jakim etapie, co się u nich odbywało. Być może kiedyś będą mieć swoje dzieci i wtedy sobie zobaczą, czy ten rozwój jest podobny, czy jednak troszkę inny, bo to też fajnie sobie tak, wiecie, zobrazować, że tak powiem. Sobie tutaj zrobiłam kawkę, zaczęłam nagrywać i w sumie o niej zapomniałam, także biorę się za wypicie. Muszę oglądnąć jeszcze vloga poprzedniego, żeby go dać do montowania i wrzucić być może dzisiaj lub jutro na kanał. W ogóle super się składa, bo właśnie dzisiaj, kiedy kończą pół roku, przyjdą krzesełka do karmienia, więc będą mieć takie swoje
pierwsze prezenty i dosyć długo się zastanawialiśmy, jakie wybrać. Koniec końców padło na takie, które gdzieś tam jednak były na uboczu naszych wyborów, ale opinie, które są bardzo dobre, nas przekonały. Zresztą jest to inwestycja na lata. Ja Wam pokażę później, jak przyjdą faktycznie, na jakie się zdecydowaliśmy, ale one już raczej nie będą do sprzedaży, tylko będą nam służyć długi, długi, długi czas. No jak je zobaczycie, to pewnie będziecie wiedzieć, o czym mówię. I dzisiaj też Kubie uda się być wcześniej, więc pewnie jak tylko przyjdą, to będzie skręcał i spróbujemy dzieciaki włożyć do tych krzesełek, ale jakby ja nie jestem harpagan i nie będę robić nic wbrew im, więc mimo że trzymają głowy już stabilnie, to nie chcę ich męczyć, więc włożymy do krzesełek, zobaczymy, jaka będzie reakcja. Jeśli jeszcze będzie tak średnio, to po kilku minutach wyciągniemy, za kilka dni spróbujemy ponownie. Jakby na razie na bujakach sobie radzimy z tym karmieniem, więc krzesełka mogą jeszcze poczekać, no ale nie powiem, no byłoby to już wygodniejsze. Niemniej jednak wszystko w swoim czasie, nie ma co tego procesu przyspieszać, bo jak chciałam, żeby te pierwsze 3 miesiące ciężkie minęły i żeby czas szybko leciał, tak teraz po skończeniu 4. miesiąca chciałabym, żeby się raczej zatrzymał, a on dopiero teraz pędzi i strasznie mi przykro. Właśnie wyciągnęłam pranie z pralki i rozwaliłam kosz. Ja go tak lubię. On jest z IKEA. Chyba będę musiała zamówić po prostu taki sam nowy. Albo nie wiem, pomyślę jeszcze nad czymś innym, ale on mi się tam mieści pomiędzy ścianą a fotelem do karmienia, więc no idealny jest. Dyzio korzysta z okazji, że nie ma dabusi i ma święty spokój. Może sobie posiedzieć. No, popieścić się z Pancią. Idziesz? Chodź! Chodź! Państwo wstało, ale jeszcze w piżamkach i bamboszkach. Każdy już leci w swoją stronę. I komuś się tu noga zaklinowała. Pokaż mi się, jakiego masz bamboszka. A Michałek tu. Swoje mi się pysie. Oprócz prania, które się już wysuszyło, mam tutaj też 2 krzesełka. I zastanawiam się, czy otwierać, czy czekać na Kubę. Ale może otworzę, bo dzieciaki teraz na chwilę przysnęły. Więc kusi. Najpierw jednak poskładam im te ciuchy, bo najlepiej jak są jeszcze cieplutkie, żeby zagniecenia się nie zrobiły. A jak dzieciaki jeszcze będą spać, to wtedy otworzę. Jak widzicie, zdecydowaliśmy się na firmę Stoke. Tak to się czyta? No i mamy tutaj zestaw 3 w 1. Baby set. Tu jest tacka. A tutaj krzesełko. Dobra, wyciągnęłam już z tego wielkiego pudła, czyli tak jak mówiłam, krzesełko, tacka i baby set. No i tutaj macie pokazane tak naprawdę wszystkie funkcje. Oczywiście to już za nami, więc z tego nie skorzystamy, ale tutaj właśnie z babysetem i stacką, później już bez babysetu, no jak widzicie, już normalnie do siedzenia. Wiele rodziców wykorzystuje je do biurka i tak też my chcemy zrobić, że jak później będą sobie coś tam rysować, to będą mieć swoje biureczka, jedno po jednej stronie, drugie po drugiej i do tego będą już gotowe krzesełka. Więc jest to inwestycja na lata, no i oczywiście jest bardzo ładne, ale nie będę teraz już nic więcej otwierać, dopiero jak Kuba wróci, to ogarnie. Dzień dobry, Michałku! Dzisiaj pół roku, więc koszula wjechała, wiadomo. A Michalinka ma tutaj sukieneczkę, ciut za dużą, ale podwinęłam rękawki, jest spoko. I tutaj jeszcze przyszło mi dzisiaj zamówienie do albumów. Nowe karty, bo jeszcze takich nie mają, a chciałabym, żeby mieli wyszczególnione osobno babcię jedną, babcię drugą, dziadka jednego, dziadka drugiego i również prababcię i pradziadka. Mam też parę pustych takich kartek, bo ja je wykorzystuję na zdjęcia.
mamy to. Już pierwsze krzesełko praktycznie gotowe. Tata? Kukuć! Witam Was we czwartek, jest godzina 7:40, a dokładnie już nawet 44. Dzieciaki sobie smacznie śpią i nie myślą wstawać, więc czekam. Zawsze jedzą 20:30, później siedzimy we czwórkę, Kuba czyta bajkę i tak 21:00 idą spać. I budzą się tak nie później raczej niż 7:30, jeszcze chwilę leżą w łóżeczkach. Ja ich ogarniam, jedzą i idą sobie znów do łóżeczka jeszcze poleżakować, ale to jest chyba drugi raz, kiedy zdarza się im przesypiać tą godzinę wstania, tak jak zwykle to wygląda. Zaświeciłam światło, bo jest dzisiaj tak szaro, buro i ponuro, ale jeszcze odnośnie tych krzesełek chciałam Wam pokazać pokrowce, ponieważ ja nie wiedziałam, że coś takiego mamy, a później przepatrując pudła jeszcze przed wyrzuceniem, okazało się, że jest zestaw właśnie tutaj na oparcie i podusia do siedzenia. I to jest taki kolor biało-szary, nawet nie wiem, jakie są do wyboru, szczerze powiedziawszy, no ale my mamy takie. No i tutaj kupiłam im takie smycze do beeboxów i one są ze strony, czekajcie, jest tu metka? Tilda. Tu Michałek ma taki w kolorze ciemnobrązowym, a Michalinka taki, nie wiem jak on się nazywał, chyba beżowy po prostu. I do tego kupiliśmy takie śliniaki, wiecie, jak kaftanki. Zaraz Wam zresztą pokażę, tylko one są już przez nas używane, więc idę po nie. Dokładnie takie i tutaj zapinane z tyłu, wkładane rączki, więc naprawdę to jest mega wygoda. Do tego zawsze i tak zakładam jeszcze silikonowy śliniaczek, mimo wszystko, ale to chroni rewelacyjnie. Także tutaj jest zestaw Michałka, no a tutaj Michalinki, z tym, że na razie do krzesełek jeszcze nie będą wchodzić. A jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany też właśnie takimi krzesełkami i szukacie sprawdzonego źródła, bo podróbek nie brakuje niestety, no to my kupowaliśmy je na stronie 3kiwi.pl, czyli cyfra 3kiwi.pl. Napiszę tu, jak nie zapomnę. My już jesteśmy gotowi na spacerek. Piękne dzwony masz. A Michałek dzisiaj dresiarz. Taki super w misie. No i ubiorę im baranki, bo jest dosyć chłodno. Nam udało się wyjść na spacerek, ale powiem Wam, że ledwo przekroczyliśmy próg bramki, a oni mi zasnęli. Także jestem mega zdziwiona, bo dzisiaj dość, że długo spali. To jeszcze później dosypiali po śniadanku i no niby obudzili się wcześniej, bawiliśmy się na macie, no ale jednak tego snu było sporo, także ciekawa jestem, co będzie później, bo jednak jak jeszcze cały spacer będą spać, no to myślę, że całe popołudnie to będzie zabawa. No już w domku bawimy się tutaj na macie i Michałek już oczywiście nie ma skarpetki, a Michalinka leży, a dobra, już nie. Ona nie ma czasu. No ja z nimi po prostu nie mogę.
Michałek już w ogóle odkąd wyczaił też obroty, to jest wszędzie. Piąteczek. A gdzie masz tą małą czarownicę? Smacznego! Dzieciaki sobie dosypiają, a ja próbuję zrobić bardzo dużo rzeczy, ponieważ jutro idę do pracy i chciałabym jakby swoją część ogarnąć, bo tak zawsze mamy podział z Kubą. No i będę zaraz wycierać kurze. Nastawiłam już jedno pranie, zaraz drugie. Jeszcze chciałabym dzieciakom wrzucić też, także sporo przede mną, ale dzisiaj jest szaro, buro, cały dzień ma padać, więc i tak się nigdzie nie wybierzemy, także mam dzień dresa. I tak to się prezentuje dzisiaj. Ja ogólnie mam coś takiego, że nawet siedząc z dzieciakami w domu, nie chodzę w dresach, getrach i tym podobne, tylko zawsze mam ubrane dżinsy, podkoszulek, żeby po prostu było mi jednocześnie wygodnie, ale żebym była ogarnięta, czyli też trochę podmalowana, tak jak to teraz wygląda, cece, krem, brwi i tyle. Ja wtedy jestem w stanie zrobić w tym dniu więcej, jestem bardziej produktywna, a jeżeli ja od rana chodziłabym w dresach czy getrach, no to po prostu no nie ogarnę nic. Dajcie znać, czy wy też tak macie. To jest trochę głupie, ale no niestety zawsze tak miałam. Dzisiaj zrobiłam sobie wyjątek. Mimo to mam jakąś siłę do działania, więc lecę ogarniać dalej. Za niedługo też przyjedzie moja przyjaciółka, więc zrobię nam kawkę w jesieniarskich kubeczkach. Nabusia, wygodnie?